Cześć kochani, witam Was się bardzo serdecznie u mnie na kanale i dzisiaj będzie odcinek, który Wam obiecywałam na temat dbania skóry przed solarium, po solarium, jak należy dbać o tą skórę, że pomimo tego, że chcemy się opalić i wiem, że są różne szkoły i co niektórzy nie polecają w ogóle solarium, co niektórzy uważają, że lepsze są samoopalacze. Ja akurat jestem w grupie, gdzie wolę iść sobie raz na jakiś czas na solarium, poczuć tą witaminę D, poczuć trochę ciepła, a szczególnie w taką pogodę, jak mamy dzisiaj za oknem. Tutaj właśnie ją Wam pokażę. Także jak sami widzicie, no nie napawa ona zbyt optymistycznie, że chce się nam cokolwiek robić, jest około godziny 11:30. Także ja właśnie pójdę na solarium o 14:00 na pierwszą swoją panią. Miałam iść na nogach, no ale chyba jednak pojadę samochodem i zaryzykuję kolejnym mandatem. Zaparkowanie oczywiście, no bo jak nie ma gdzie stanąć, to ona tylko stoi tam, gdzie może, gdzie widzi miejsce i możliwość. A na przykład Straż Miejska nie widzi tej możliwości, no cóż, zdarza się. Ostatnio właśnie tak pojechałam niestety na pocztę, no musiałam zapłacić 35 funtów, jeśli w 14 dni, jeśli nie zmieści się człowiek w tym terminie, to już jest 70, także lepiej jest płacić właśnie w ciągu tych 14 dni, jeśli już mieszkacie w Anglii i przytrafi Wam się takie coś, no to polecam płacić właśnie w krótszym terminie, bo zawsze można trochę zaoszczędzić. Dzisiaj pokażę Wam właśnie, jestem właśnie po kąpieli, pokażę Wam, co użyłam do tej kąpieli, jak przygotowałam tą skórę na to wyjście na solarium. Jak widzicie, na twarzy nie mam jeszcze kompletnie nic, więc zaraz nałożę z Wami pielęgnację, jaką właśnie stosuję zawsze przed wyjściem na solarium, żeby ta opalenizna była równomierna, ale przede wszystkim, żeby nam nie zniszczyła tej cery, tej skóry, żeby ona nie stała się wiotka, no i przede wszystkim, żeby nie było dużo nowych zmarszczek. Znaczy najlepiej to w ogóle, no ale niestety nie młodniejemy, a starzejemy się, więc jakieś tam na pewno się gdzieś kiedyś pojawią, więc lepiej jest je po prostu zawsze, wiecie, dbać o tą skórę odpowiednio, żeby to solarium Wam jej nie wysuszyło, a opalenizna, żeby była równomierna, no i trzyma się jak najdłużej, szczególnie jak nie macie możliwości na przykład skorzystać, tak jak ja w obecnej chwili, z naturalnego słońca, które też wcale nie jest zdrowe i też zawsze należy dbać odpowiednio o tą skórę. Także najpierw zabiorę Was do łazienki, pokażę Wam, co użyłam, a później wrócimy sobie tutaj i zrobimy razem pielęgnację twarzy. I tak, ponieważ ja miałam wyjątkowo dużo czasu, bo wstałam wcześniej, więc zrobiłam sobie najpierw kąpiel oczywiście w olejkach i kulach, ale to już jest Wasz wybór. Później następnie zawsze bierzemy prysznic i pod prysznicem robiłam sobie właśnie peeling do ciarna z Isane słono-słodki i do tego użyłam sobie rękawicę, którą widzieliście ostatnio na filmie z pielęgnacji z Give Me. I powiem Wam, jest ona świetna, właśnie fajnie nawilży, dzięki temu w jej stosowaniu mamy wrażenie, że tym peelingom głębiej dociera, także ta skóra oprócz tego, że jest na pewno nawilżona odpowiednio, to jeszcze mamy cały martwy naskórek zdarty, więc dzięki temu też nasza skóra jest równomierna, no i mamy pozbycie się martwego naskórka, co też skutkuje tym, że będziemy bardziej równomiernie opalone. Później zawsze balsamujemy ciało. Ja dzisiaj akurat jakiego balsamu użyłam, to żadnego perfumowanego na bazie alkoholu, żeby nie powstały nam żadne plamy, to użyłam sobie masełka z Avonu, z tym Planet Spa, ona jest drobinkami złota, ale bardzo fajnie nawilża, ono nie jest mocno perfumowane i nie wysusza nam skóry, także to też jest ważne. Włosy, to prosiliście mnie o filmik z pielęgnacji moich włosów, jak o nie teraz dbam, żeby je nawilżyć, więc to będzie osobny filmik, po prostu
na ten temat. Ale jeśli chodzi o zaszę przed solarium, polecam zrobić sobie właśnie peeling. Ja dzisiaj sobie zrobiłam ten z Isany akurat, ale no mówię, każdy peeling, jaki sobie zrobicie, będzie ok. Grunt, żeby właśnie nie wysuszył Wam skórę, i najlepsze jest jakiś na bazie olejków, żeby tą skórę jednak sobie fajnie nawilżyć. Kolejną bardzo istotną rzeczą, wydawałoby się też prozaiczną, o której każdy wie, ale nie każdy pamięta, należy wydepilować sobie ciało tam, gdzie chcecie się pozbyć włosów normalnie. Ja akurat mam depilację zrobioną laserową, więc że tak powiem, ten krok pomijam. Kolejną rzeczą, bardzo ważną, jest, ja sobie akurat użyłam tego olejku, który kupowałam ostatnio w bucie, pokazywałam Wam go wtedy w holu zakupowym, tak na szybko z auta, tutaj Wam podlinkuję film. I powiem Wam, jest świetne, ja go już teraz będę właśnie stosować trzeci raz, ponieważ no trzeci raz idę na solarium. Więc naprawdę on jest bardzo fajny. Jeśli chodzi natomiast o twarz, to pamiętajcie, zawsze ja sobie zrobiłam ci akurat peeling i maseczkę, dlatego że no gdzieś tam jakieś tam niedoskonałości się pojawiają. Na włosy oczywiście użyłam też termoochronę, ponieważ no należy pamiętać o tym, żeby te włosy też chronić przed słońcem, zarówno przed gorącym powietrzem, no i w solarium tak samo musimy o nie dbać. Teraz sobie właśnie nałożę normalną swoją ostatnią pielęgnację na twarz, jaką stosuję, żeby ta opalenizna była równomierna. Wcześniej na usta sobie nałożyłam tylko olejek naturalny z Arrow. Jest, tak wygląda. I powiem Wam, super właśnie nawilża i nabłuszcza te usta, także polecam. I teraz sobie daję tonik. I tonik zawsze sobie daję na ręce i wklepuję go po prostu sobie w twarz, żeby przywrócić naturalne pH naszej skórze. Co pamiętajcie, jest bardzo, bardzo ważne. Tak samo jeśli macie jakieś zbędne owłosienie na twarzy i normalnie robicie sobie dermapeeling, bądź też goicie sobie twarz, bądź też robicie cokolwiek innego, to też zawsze jest warto sobie to zrobić przed takim wyjściem, żeby przygotować tą skórę i żeby ona była idealnie gładka. Wtedy raz, że kosmetyki głębiej dochodzą do środka, tak samo również będzie Wam ona bardziej równomiernie opalona. Tonik, jaki dzisiaj akurat użyłam, no to jest z Naobaw Detox. Ja po prostu używam zawsze coś, co mam pod ręką, wiecie, mam tego sporo. Kolejnym krokiem, czyli ja używam sobie olejku na bazie kwasu hialuronowego oraz plum śliwka. Oraz właśnie śliwki, on pięknie pachnie, daje sobie dosłownie parę kropelek też na ręce i sobie wmasowujemy w skórę. Pamiętajcie, żeby wszystkie te ruchy były dość delikatne, żeby nie naciągać sobie niepotrzebnie właśnie naszej skóry na twarzy, bo jest to bardzo istotne. Jeśli ktoś, tak jak ja, ma rounds sztuczne, doczepione, nie pamiętajcie, żeby jednak oleistych żadnych substancji nie dajemy sobie gdzieś w pobliżu górnej powieki, żeby nam klej się nie rozpuścił, ponieważ klej się wtedy właśnie może rozpuszczać i rzęski nam się nie będą trzymać. Także to jest bardzo ważne i zaraz Wam pokażę, bo ja mam na przykład sama problem z wypadającą powieką. Tutaj, jak widzicie. Przy rzęsach jest to trochę mniej widoczne, to taki trik, ale jednak no, trzeba coś z tym robić. Dlatego ja sobie używam kremu z Avonu i tą górną, która jest właśnie do górnej powieki, nie wsmarowuję tutaj bezpośrednio, tylko tutaj na cały łuk brwiowy. Skóra w tym miejscu jest na tyle cienka, że bez problemu ona sobie pobierze odpowiednią ilość preparatu, którą potrzebuje, kremu, właśnie olejku czy czegokolwiek. A nie musimy smarować już przy samej nasadzie rzęs, wiecie o co chodzi. Żeby one się natrzymały. Trzeba znaleźć kompromis. I zawsze sobie po prostu daję go tutaj. Ten krem i naprawdę fajnie działa. Także mogę Wam go polecić. Natomiast na dolną powiekę odkręcamy sobie słoiczek i daję ten dolny. I go zawsze sobie tak tutaj rozkładam.
i troszeczkę wklepuję tak delikatnie, a resztę pozostawiam do wchłonięcia. I pamiętajcie, tak jak widzicie też tutaj, nie daję go sobie pod samo oko, bo ta skóra tutaj jest naprawdę na tyle cienka, że możecie sobie po prostu zostawić go w ten sposób i ta skóra sobie wchłonie to, co potrzebuje, żeby Wam się też nic do oka nie dostało. Często się mnie pytacie, jak robię to z tymi pazurami swoimi, no ale jakoś, jak widzicie, nie mam z tym większego problemu. I zawsze resztę kremu, która mi gdzieś zostaje na rękach właśnie, to daję sobie jeszcze tutaj w moje chomiczki, smaczki. Żeby, pamiętajcie, kremy pod oczami to dosyć, że są mocniej skoncentrowane i mają więcej składników aktywnych, więc możecie je śmiało też stosować na inne zmarszczki. I zostawiamy sobie właśnie tak skórę na jakieś 5-10 minut, żeby nam wszystkie te produkty się wchłonęły i wtedy dopiero możemy przejść do kolejnych kroków i do kolejnych kroków pielęgnacji, jak należy dbać o tą skórę przed naszym wyjściem na solarium. Pamiętajcie, że wszystkie kremy, które używamy, bądź też olejki, najlepiej, żeby miały w sobie filtry ochronne UVA oraz UVB. Bo to też jest bardzo istotne. Wszystkie produkty, które ja używam, mają właśnie taki filtr i jest to minimum 15, 20, 30, a na koniec i tak smarujemy buzię 50, ale to już zaraz Wam pokażę przed samym wyjściem. Jak widzicie, wchłonęło się nam już to pięknie, ładnie po właśnie 15, ja w sumie przytrzymałam 15 minut, bo jeszcze wiecie, jak to jest. Jak na przykład robię sobie poranną pielęgnację, bądź też wieczorną i czekam się, aż mi się te produkty wchłoną, to nie siedzę bezczynnie, tylko najczęściej coś sprzątam w domu. Dajcie znać, czy też tak macie. Wiem, że to jest chore i większość kobiet niestety tak robi, dlatego, że mamy tyle na głowie. Więc kolejnym krokiem jest kolejny krem pod oczy. Ten jest z SPF-em 30. Jest to retinol, czyli mocno działający właśnie na nasze zmarszczki. I ja go sobie rozkładam po prostu w ten sposób. I jeszcze zawsze trochę na czoło, a co? Tak wiecie. I go sobie tutaj właśnie wklepujemy i też zostawiamy na chwilę do wchłonięcia, a później, żeby dokończyć już tą pielęgnację twarzy z tak typowo nawilżająco właśnie przeciwzmarszczkowo, starzeniowo i w ogóle, to już na całą twarz nakładam sobie z tej samej serii, co jest ten krem pod oczy, nakładam sobie krem na twarz, też retinol i on też ma SPF 30, więc fajnie. Jest też dostępna opcja bez SPF-u, ale ja Wam polecam jednak tą z SPF-em i go sobie też rozsmarowujemy na naszej twarzy całej. Możecie sobie zrobić teraz masaż albo właśnie rollerem, albo czymkolwiek normalnie to wmasować w skórę. Zależy, jak macie ochotę, możecie sobie zrobić właśnie masaż taki skóry, że wiecie, to wszystko ładnie, dogłębnie się nam wchłonęło. I tutaj też nie musicie sobie właśnie wciskać pod samą oko, tylko właśnie tutaj, pod tą granicę. Resztę Wam naprawdę dojdzie samo. Nie musicie jakoś wciskać sobie produktów specjalnie na oczy. I pamiętajcie też o Waszej szyi, czyli to jak macie jakiś nadmiar właśnie na twarzy, smarowujecie sobie w szyję i w dekolt. Jest to bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ często spotykam się z takim zjawiskiem, że kobiety, no robimy wiele zabiegów na twarz, wypełnianie i tak dalej, ale zapominamy przy tym o szyi i dekolcie. No i niestety szyja i dekolt często zdradza nasz wiek, dlatego polecam Wam jednak, że jak coś robicie, to róbmy już to kompleksowo, bo jeśli chcemy, później to trochę po prostu głupio wygląda, jak na twarzy wyglądamy na 25 lat, a szyja 60, wiecie, o co chodzi, więc no nie warto. Dlatego zawsze sobie właśnie wmasowujemy w resztki, znaczy resztki, nadmiar produktu po prostu w szyję i w dekolt, więc
lepiej to wygląda i my się też lepiej będziemy z tym czuć. I teraz znowu sobie czekamy 15-20 minut i później już kończymy ostatnim krokiem, jakim jest właśnie użycie kremu i kremu z filtrem 50+. Ja na przykład dzisiaj sobie użyję z Ziai SPF 50+ i dam go sobie teraz przed wyjściem i później przed samym solarium też go sobie nałożę na twarz, żeby, wiecie, ten SPF jednak naprawdę działał, ponieważ tak, i to jest też nie tak, jak dużo ludzi z was myśli, że jeśli nałożymy sobie SPF na twarz, to po co nam solarium, jak i tak nam nic to nie da, bo przecież będziemy, nie opalimy się, nieprawda, opalicie się normalnie, natomiast opalicie się zdrową opalenizną, nie będziecie mieć żadnych właśnie przebarwień i tak dalej, a oprócz tego chroni to waszą skórę przed tym szkodliwym działaniem, właśnie przed tym, żeby ta skóra nie miała tego nawilżenia, że była wysuszona i tak dalej, więc jest to bardzo, bardzo ważny krok. Także kochane kobietki, w ogóle w lecie, gdziekolwiek idziecie, nie zapominajcie o takim ważnym kroku, jakim jest właśnie SPF. I wiem, że często słyszę tak samo od dziewczyn, że przecież używam podkład, to mam SPF już w nim i tak dalej. Owszem, ale pamiętajcie też o kremie. Krem jest bardzo istotną kwestią. No i przede wszystkim podkład wam gdzieś zawsze tam może zejść czy cokolwiek, a jednak będziecie mieć dodatkową ochronę w postaci właśnie kremu. To jest to bardzo istotne. Także nie zapominajcie o tym. I jak widzicie, ja na przykład też daję sobie zawsze tutaj na brwi ten SPF, dlatego że mam brwi permanentne. Jeśli również macie makijaż permanentny, to też wam polecam dać sobie taki krem. I tak samo tutaj na górną powiekę zaczynam sobie, tylko daję sobie go w ten sposób i nie zjeżdżam niżej. To też jest właśnie istotne, jeśli macie sztuczne rąski, tak jak ja na przykład. I też szyja i dekolt. Pamiętam o tym. I jeśli mamy już tak skórę przygotowaną, to możemy i w spokoju się troszkę opalić. Jeśli chodzi o solarium, które ja wybrałam dla siebie, to jest to solarium stojące, bo mam wrażenie, że na nim się bardziej równomiernie opala. I jest to solarium z platformą wibrującą, ponieważ dzięki temu nasza skóra również jest troszkę bardziej taka, wiecie, jak nas troszkę tam powibruje, pomasuje, to ona jest bardziej jędrna i gładka. Także jeśli macie do wyboru takie solarium, to wam serdecznie polecam. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam już na kolejne. I co, widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Całuję buziaki.